Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony dzisiaj w to miejsce, bo kiedy ministrem sprawiedliwości w Polsce był Lech Kaczyński, wówczas na jego prośbę święciłem tę tablicę, która tutaj jest na tym gmachu. Kiedy jechaliśmy z młodym panem Luśnią, bo on mnie przywoził z Mokotowa tutaj, rozmawialiśmy o tym, jakie były początki, a początki całej tej prawdy o zmaganiach o Polskę po zakończeniu II wojny światowej. I powiedziałem panu Luśni, że największą moją radością to jest to, że w sposób naturalny stanęła przy nas młodzież, młode pokolenie. Większej nagrody być nie może. Kiedy żeśmy w 86 roku się spotkali, 9 samotnych ludzi, dzisiaj żyje jeszcze z tej grupy pan późniejszy premier Jan Olszewski, pan sędzia Niziński i ja. Wszyscy już poumierali. Wtedy przecież działaliśmy na wpół konspiracyjnie, a można powiedzieć, że konspiracyjnie. Ale jednak zapaliliśmy płomień, który dzięki wam płonie. Dzięki wam, młodemu pokoleniu, płonie. Nie daje się zgasić. Dla mnie taki ten rok obecny, 2014, jest takim rokiem krzepiącym, bo zaczęło się w styczniu. Przyjechała delegacja z Anglii. Ja napisałem taką książkę Eksterminacja narodu polskiego na ziemiach polskich w latach 1944-1956. Na język angielski przetłumaczyła ją pani Alina Armstrong, ale to Amerykanka, więc przetłumaczyła na język angielski, ale amerykański. I w związku z tym teraz w styczniu dzwonili o zgodę, że chcą przełożyć na język literacki, klasyczny, angielski i wydać z przedmową historyka i prawnika angielskiego. Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że ta sprawa, dla której myśmy się spotkali teraz, ona już i za granicą, ona ma swój ciąg i swoje znaczenie. 7 lutego odwiedził mnie pan profesor Szwagrzyk. I co powiedział? W sytuacji, jesteście młodzi, to jeszcze nie wszystkie te starcia ideowe w środku społeczeństwa rozumiecie. Ale był taki moment czasu, kiedy chciano sprawę zamknąć badań nad zbrodniami wobec narodu polskiego w latach 44-56, zamknąć do sprawy łączki na Powązkach. I nie chcę tu mówić, żeby nikogo nie dotykać, nie rozdrażniać, ale osoba, którą znacie,
z imienia i z nazwiska prominentna osoba w styczniu tego roku, przepraszam, w grudniu ubiegłego roku, kiedy na spotkaniu Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk, przedstawicieli tego instytutu wraz z profesorem Szwagrzykiem, że trzeba zamknąć sprawę, prawda, do łączki, niech to będzie taka symboliczna sprawa i na tym zamknąć. A wówczas profesor Szwagrzyk powiedział, no ale jest jeszcze Służew. Ta osoba mówi, a to nie wiadomo, co tam z tym Służewem, czy to konfabulacja księdza Maja, czy tego komitetu. Uwaga. I co się stało? W lutym tego roku, 2014 roku, na ręce profesora Szwagrzyka spłynęły zdjęcia lotnicze z lat 1945, 1946, 1947, 1948, na których to zdjęciach jest udokumentowana cała prawie historia tej straszliwej gehenny polskiej, która swój finał miała na Służewie. W opinii jest 96 grobów, które można rozpoznać, bezbłędnie zlokalizować co do 10 centymetrów. A całość według profesora to jest od 400 do 600 grobów, które tam są. I to są takie, i wczorajsza uroczystość. Naprawdę. Wiele jest satysfakcji, bo myśmy się nie doczekali jako członkowie tego komitetu żadnej wdzięczności władz państwowych niepodległego państwa polskiego. Żadnej. Ale doczekaliśmy się wdzięczności was. Was, jak tu jesteście. I to jest, dzieciaki kochane, najszczęśliwsza sprawa, która nam się mogła zdarzyć. Nic piękniejszego, nic szczęśliwszego nie mogło nam się zdarzyć, jak to, że wy tu jesteście. Ja wam to mówię całym sercem, otwartym sercem, bo to oznacza, że ta prawda, którą myśmy z wielkim trudem i z satysfakcją dochodzili, prawda, to żeby wam przypomnieć nazwiska, żyje, jak powiedziałem, Olszewski i Niziński, sędzia. I ja żyję, byłem najmłodszy w tym towarzystwie, prawda? Ale jeszcze był profesor Chrzanowski, jeszcze była pani Jadwiga Skurzyńska, wiceminister. To wielka odwaga tej kobiety była. Wiceminister Ministerstwa Sprawiedliwości, która się włączyła w sprawę. Był sędzia Wellman, był pan Andrzej Grabieński i pan Szpakowski. To jest ta grupa. Myśmy ten płomień w ucisku wielkim przy sprzeciwie władz państwowych, różnych władz, przy najrozmaitszych sytuacjach, o których tu nie czas mówić i sensu nie ma mówić, zapaliliśmy ten płomień w Rzeczpospolitej. I on trwa, gdzie i jak was widzę, to wiem, że będzie trwał. Płomień prawdy o wielkim heroizmie tych ludzi, którzy życie swoje oddali dla pięknej, naprawdę pięknej i czystej miłości do naszej ojczyzny. I taka jest prawda o tym święcie, które ja uważam, że kochałem pana Kurtykę i bardzo szanowałem, bardzo go lubiłem, ale ja nie wiem, czy on nie pochopnie w
to nazwanie żołnierzy wyklętych. Może wy jeszcze coś zrozumiecie, ale wasze dzieci to już pewno nic nie zrozumieją z tego nazwania. Prawda? Tak, to ludzie niezłomni, ludzie wierni, wierni Polsce. Pomódlmy się, kochani, za Polskę, za Polskę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami, Wszechmogący i Wiekuisty Boże, racz wejrzeć na to spotkanie nasze i za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Królowej naszej, za przyczyną świętego anioła stróża Ojczyzn naszej i patronów Polski spraw, aby ta ofiara, którą dla Polski złożyli ci, którzy byli wierni przysiędze żołnierskiej i wartościom podstawowym polskim, aby ta ich ofiara owocowała i w dzisiejszych pokoleniach, i dla przyszłości Polski była źródłem błogosławieństwa Twojego, Panie, przez Chrystusa, Pana naszego. Bardzo dziękujemy księdzu Józefowi Majowi za ten wstęp i modlitwę. Bardzo dziękujemy za to, że ksiądz jest tutaj dzisiaj z nami. Jest to dla nas naprawdę wielki zaszczyt, że możemy upamiętniać bohaterów podziemia niepodległościowego w towarzystwie osoby tak zasłużonej dla tego tematu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu przez kolejnego mówcę, historyka i prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, pana marszałka Marka Jurka. To miejsce, przed którym stoimy, byłoby miejscem przeklętym, gdyby nie to, że jest miejscem świętym, dlatego że krew i cierpienie oddane za innych, oddane przede wszystkim za Polskę, za dobro wspólne naszego narodu, uświęca każde miejsce. I to miejsce, dlatego że tutaj ludzie umierali, tak jak porucznik Rodziewicza Noda, że tutaj ludzie cierpieli, tak jak mój przyjaciel i wychowawca świętej pamięci marszałek Chrzanowski, jest miejscem świętym. I przede wszystkim ja chcę podziękować wszystkim, którzy przyszli tu, żeby spełnić ten obowiązek wierności. Dominuje młode pokolenie. Wasze pokolenie jest pokoleniem wierności, kolejnym pokoleniem, które przejmuje tą pochodnię wierności w tej sztafecie pokoleń, ale przede wszystkim wy musicie być pokoleniem silnej Polski. Dlatego, że Polska po to od Boga dostała wolność, nie po to, żeby załamywać ręce nad tym, że Polska nie jest taka, jakbyśmy chcieli, ale żeby Polska była godna tych ludzi, którzy tutaj umierali. Jest parę spraw, o których dzisiaj trzeba powiedzieć. Bandyci z UB, przestępcy, którzy tutaj mordowali najlepszych Polaków, muszą być dalej ścigani i karani. To nie jest sprawa, która w żadnym wypadku może być zakończona. Sprawa druga, my dzisiaj musimy powtórzyć: nigdy więcej ujarzmionej ojczyzny, nigdy więcej kolaboracyjnych rządów w Polsce, nigdy więcej zburzonej Warszawy, ale nigdy więcej Polaków ściganych po lasach. I dlatego Polska musi być na tyle silna, żeby to nigdy więcej się nie powtórzyło. Wy jesteście tym pokoleniem, które jako pierwsze od przeszło 200 lat ma szansę przeżyć całe życie w niepodległej Polsce. Uczyńcie Polskę silną. I trzecia rzecz, o której dzisiaj trzeba powiedzieć. Polska musi być silna materialnie, ale musi być też silna moralnie. I dlatego na naszym kraju, jako na największym z krajów Zachodu, który przeżył zniewolenie komunistyczne i doczekał wyzwolenia, musi być tym krajem, który będzie w sposób szczególny zabiegał o międzynarodowe potępienie komunizmu. Komunizm musi być potępiony. Dopóki na świecie stoją pomniki Lenina, świat nie jest bezpieczny. I tego musimy doczekać. Komunizm musi być potępiony przez organizacje międzynarodowe, ale nie tylko potępiony. Ofiarom komunizmu musi być oddany hołd. Ale tym, którzy walczyli z komunizmem, dlatego że tutaj mamy ludzi, którzy o niepodległość Polski walczyli z komunizmem, musi być oddana chwała przez... I to musi być zwornik wspólnej pamięci historycznej narodów Europy. Jeżeli Polska ma być naprawdę odbudowana,
jeżeli mamy zbudować silną, niepodległą Polskę, jeżeli Zachód ma odzyskać swego ducha, pamięć walki z komunizmem musi być zwornikiem naszej pamięci. Dlatego pamiętajmy, im bardziej szczęśliwa będzie ojczyzna, tym bardziej nie rezygnujmy z tej pamięci, która dzisiaj w smutnych dniach nas tutaj przyprowadza i abyśmy zawsze się tutaj spotykali, abyśmy zawsze modlili się za tych, którzy tutaj leżą, ale też oby ich przykład był dla nas obowiązaniem, a szczególnie dla was, bo mówię, dzisiaj wy przyjęliście pochodnie w sztafecie pokoleń, oby był zobowiązaniem do tego, żeby wypełnić ich testament, żeby zrealizować to, o co walczyli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu marszałkowi. Proszę teraz posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Przemysława Wiplera. Mówiono o nich, że są żołnierzami wyklętymi, a to są żołnierze, to byli żołnierze niezłomni. To byli ludzie, którzy w najtrudniejszych czasach polskiej historii, w czasach, gdy byli blisko swoich domów, byli blisko swoich bliskich, a chowali się, bali się o każdy kolejny dzień, nie bali się oddać swoje życie, swoje zdrowie, wszystko, co mieli dla ojczyzny. Te ostatnie miesiące, te ostatnie tygodnie bardzo dobitnie pokazują, że historia się nie skończyła. Bardzo dobitnie pokazują, że oddawanie życia za wolność, za niepodległość własnego kraju, to nie jest jakaś abstrakcja, to nie jest jakiś akt historyczny, to nie jest odległa przeszłość, która nie wróci. Ci, którzy byli katowani w tym miejscu, ci, którzy oddali za Polskę swoje życie, swoje zdrowie, swoje kariery zawodowe, ci, którzy byli później prześladowani za to, że nie bali się występować w imieniu dobra wspólnego, w imieniu niepodległości, w imieniu wolności Polaków, to są ludzie, którzy są i muszą być dla nas wzorem. Jeżeli nie chcemy, by historia się powtórzyła w tym najgorszym, najbardziej negatywnym sensie, musimy o nich pamiętać, musimy pamiętać o tym, że Polska jest wartością dla nas, dla której powinniśmy być gotowi do najwyższych ofiar. Są czasy pokoju, są czasy wojny, są czasy spokojne, są czasy bogacenia się, są czasy, w których budujemy swoje domy i rodziny, są czasy, w których trzeba dać krew i wolność za ojczyznę. Wszyscy marzymy o tym, żeby żyć w wolnym kraju, w silnym kraju, zamożnym kraju. Wszyscy marzymy o tym, by nasze dzieci, nasze rodziny nigdy nie spotkało to, co przyniósł Polsce komunizm. Co przyniósł komunizm wszystkim krajom, których dotknął, wszystkich krajach, w których był, wszystkich krajach, w których znalazł swoich głosicieli. To, że tutaj jesteśmy, to, że tutaj przychodzimy, to jest świadectwo, to jest nadzieja na to, że Polacy obudzą się obywatelsko, że po tych 50 latach upokorzenia, niszczenia życia obywatelskiego my się odbudowujemy, pamiętamy o swoich korzeniach, pamiętamy o swojej tradycji, pamiętamy o swojej historii, pamiętamy o naszych bohaterach. Polska potrzebuje bohaterów, potrzebuje pamięci o bohaterach, dlatego powinniśmy tutaj przychodzić, powinniśmy tutaj zapraszać naszych bliskich, znajomych. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz radną województwa mazowieckiego, panią Ewę Tomaszewską. Ja najpierw może, podobnie jak ksiądz przed chwilą, zwrócę się do młodych ludzi, do studentów. Może w miejscu tak dramatycznym nie wypada mówić o tym, że coś mnie cieszy, ale cieszy mnie ten transparent Wara Odinki i Studenci pamiętają. Inka, którą zamordowano, kiedy była 17-latką, była osobą, której w Parku Jordana w Krakowie wystawiono pomnik. Społeczeństwo, nie państwo. I ten pomnik w roku ubiegłym został oblany farbą. I to jest
plama z tej farby, to jest plama na naszych sumieniach, że nie doprowadziliśmy do tego, by ludzie tacy właśnie, którzy sobie na to pozwolili, żeby wiedzieli, kto to jest i żeby ich to powstrzymało od takich gestów. I to jest dla nas zobowiązanie, żeby pamięć trwała, żeby nie dopuścić do takich incydentów. Druga sprawa, którą chciałam przypomnieć, też związana jest ze studentami, ale z Opola. Proszę sobie przypomnieć, rok 71, wysadzenie auli akademickiej w Opolu przez braci Kowalczyków. Bracia Kowalczykowie pochodzą z rejonów Wyszkowa i ich rodzina była związana z rodzinami żołnierzy wyklętych. A więc przenosi się ta postawa patriotyczna w rodzinach i to jest niezwykle ważne. Pamiętajmy, że przez rodziny właśnie pamięć o zasługach tych, którzy tu zginęli, będzie przechodzić w następne pokolenia. W podręcznikach ja tego nie widzę, więc pamiętajmy, rodziny są nośnikiem historii, najbardziej, najpotężniejszym, jednocześnie najbardziej takim delikatnym i wnikliwym. Ja zetknęłam się z żołnierzami wyklętymi w okresie Solidarności, także w stanie wojennym. Staszek Kowalski, który transportował broń z Józefowa do Warszawy, został schwytany w 1947 roku chyba i przesiedział wiele lat w więzieniu stalinowskim. Później znalazł się wśród działaczy Solidarności. Obecnie już nie żyje, pochowany jest na Powązkach wojskowych. Leszek Mroczkowski, też 17-latek, skazany za win na karę śmierci. Przesiedział 9 lat. Zdążył go odznaczyć za tę działalność Lech Kaczyński. Leszek żyje. Leszek współpracował z Komisją Interwencji Zbyszka Romaszewskiego w stanie wojennym. Takich jest jeszcze wśród nas trochę, coraz mniej, ale jeszcze są i żyją i często potrzebują naszej pomocy. Warszawski Oddział Więźniów Okresu Stalinowskiego na ulicy Salezego mieści się w zatęchłej piwnicy zagrzybionej, za którą nie ma jak zapłacić czynszu i podejmuje cały czas starania, żeby nie doszło do eksmisji. To też obciąża nasze sumienia, że tak się dzieje w naszym mieście. I przypomnę jeszcze należące też do tego związku kobiety, które były więzione w Fordonie. W Fordonie wykonywano wyroki śmierci. Rok temu o tym przypominałam. Tam, gdzie były chowane, jest boisko zalane asfaltem, boisko szkolne zalane asfaltem. Tak wygląda pamięć naszego pokolenia. Myślę, że najwyższy czas, żebyśmy to zmienili. No i mamy w pobliżu, może uda się nam wejść, kamień wspominający Anodę. Mam nadzieję, że będzie szansa, żeby pod ten kamień podejść i się przez chwilę pomodlić. Tym wszystkim, którzy tu zginęli. Cześć ich pamięci. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz przedstawicielkę Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, panią Grażynę Huwald. Ja chciałam się upomnieć albo przypomnieć państwu
o tych żołnierzach niezłomnych, którzy walczyli na Wileńszczyźnie. Znaczy, część z nich pamiętamy, znamy. Słyszeliśmy, wiemy o Ince, o Łupaszce, o Wilku Krzyżanowskim. Wiemy o operacji Ostra Brama, która wchodziła w, była częścią akcji Burza. Ale chyba po pierwsze zapominamy, że ci ludzie walczyli z Sowietami od 1939 roku do 22 czerwca 1941 roku, czyli do inwazji, do początku wojny z Niemcami. Potem walczyli z tak zwaną partyzantką sowiecką, która walcząc z Niemcami, która była bandami sowiecko-białorusko bandyckimi po prostu. I część z nich, tak jak oddział Łupaszki, przeszła na zachód, czyli na tereny obecnej Rzeczypospolitej, ale duża część pozostała tam i walczyła tam. Tu Państwo też mówiliście o tych fantastycznych, wspaniałych bohaterach, o których jest komu się upomnieć, ponieważ miejscowe środowiska, młodzież, szkoły, instytucje, stowarzyszenia pamiętają o tym, że na ich terenie walczył Zapora, Ogień, Warszyc. A o tamtych nie ma się kto upomnieć. A oni przegrali podwójnie. Znaczy w ogóle wszyscy żołnierze niezłomni Kresów przegrali podwójnie. Oni przegrali, ci, którzy przeżyli, którzy tu się znaleźli, stracili dom, kościoły, swoje cmentarze, swoje rodziny. A ci, którzy tam musieli zostać, walczyli z terrorem sowieckim, NKWD-owskim, który naprawdę był ostrzejszy, cięższy niż nasz, ten tu, komunistyczny. Tak jak pani, trudno opowiedzieć, że się cieszę, ale cieszę się z jednego. Cieszę się z otwartej wczoraj wystawy na Placu Zamkowym, która mówi o tych właśnie bohaterach. O bohaterach kresowych po 1944 roku. I bardzo Państwa proszę, pójdźcie tam. Zobaczcie o nich, bo tylko my, nasza pamięć, może ich wydobyć z takiej właśnie nicości pamięci. Cześć pamięci bohaterów. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz przedstawiciela Centrum Edukacyjnego Powiśle, pana Rafała Mossakowskiego. Jestem dumny, że po raz kolejny możemy spotkać się w tym miejscu. Jestem dumny jako Polak, jako warszawiak, jako kibic Legii, ale także jako przedstawiciel Prawicy Narodowej i jako przedstawiciel Centrum Edukacyjnego Powiśle. W naszych środowiskach od wielu lat przywracamy pamięć żołnierzy wyklętych. Jako Prawica Narodowa od ponad 20 lat z doktorem Krzysztofem Kawęckim organizujemy różnego rodzaju spotkania i wykłady w tej sprawie oraz propagujemy tą pamięć. Jako Centrum Edukacyjne Powiśle również, głównie z Leszkiem Żebrowskim i z innymi historykami, staramy się przypominać te wielkie i tragiczne zarazem wydarzenia z dziejów naszego narodu. To było pokolenie Kolumbów. To było pokolenie Polski niepodległej, jakie nazwał Adam Doboszyński. Pamiętajmy, to było pokolenie, które już po 20 latach musiało zaznać gorycz utraty niepodległości. Teraz my, młodzi ludzie, jesteśmy kolejnym pokoleniem Polski niepodległej.
Polski, która odzyskała po tylu latach swoją niepodległość, ale ta niepodległość jest już zagrożona także przez współczesne formy imperializmu, przez współczesne formy lewactwa, czyli następców komunizmu. Również jest zagrożona przez eurokratów z Brukseli. Żołnierze wyklęci przypominają nam o tym, że hasło Bóg, honor i ojczyzna, że służba narodowi, że walka o wolność i suwerenność jest wyzwaniem i zadaniem ponadczasowym. Pamiętajmy o tym i w tym roku, i we wszystkich kolejnych latach, kiedy będziemy przypominać pamięć tych żołnierzy, którzy znaleźli się w sytuacji, można powiedzieć, beznadziejnej. Ujawnianie się w zasadzie niczego nie rozwiązywało w ich wypadku. Często ujawniając się, byli i tak aresztowani, prześladowani, długo setki tysięcy były więzionych, kilkadziesiąt tysięcy zostało zamordowanych. Nie pozostawało im nic innego, jak iść do lasu i walczyć, nieraz do ostatniej kropli krwi. I pamiętajmy, że tak jak mówił i pisał profesor Sławomir Cęckiewicz, ich sytuacja była naprawdę tragiczna, ponieważ w pierwszych latach 1944-46 były to jeszcze duże, zorganizowane oddziały wojskowe. W następnych latach 47-49 były to już oddziały w znacznej części rozproszone, częściowo już zinfiltrowane. Tragiczna sytuacja była już w latach kolejnych, kiedy Służba Bezpieczeństwa powoływała wręcz zarządy i dowództwa podziemia i jak gdyby coraz bardziej kontrolowała ich opór. Niemniej pojedynczy żołnierze ginęli jeszcze do początku lat 80. Ostatni zginął w październiku 1963 roku, a w latach 70. i 80. przebywali jeszcze żołnierze wyklęci w więzieniach. Ostatni z żołnierzy wyklętych wyszedł z więzienia komunistycznego w 1986 roku. Cieszę się, że tylu młodych ludzi przychodzi na te obchody i jako kibic chciałbym wszystkich również zaprosić nie tylko na główne, centralne uroczystości o godzinie 17 na placu Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza, ale również na coroczny marsz ku czci żołnierzy wyklętych, który rozpocznie się tutaj w pobliżu przy pomniku Romana Dmowskiego i pójdzie do miejsca kaźni wielu żołnierzy wyklętych na Rakowiecką pod więzienie Mokotowskie. Marsz ten organizowany przez kibiców i warszawskich nacjonalistów, jak co roku, odbywa się o godzinie 20. Również dzisiaj zapraszam na ten marsz o godzinie 20. I wtedy, jak się na tym marszu spotkamy, będziemy mogli, tak jak co roku, zawołać wspólnym głosem ludzie młodzi i ludzie starzy, kibice i osoby niezaangażowane w ten ruch, patrioci, wolnościowcy, narodowcy, bohaterom cześć i chwała, bohaterom cześć i chwała, bohaterom cześć i chwała, bohaterom cześć i chwała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz Michała Pruszyńskiego, szefa warszawskich struktur Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przyłączam się do głosów moich poprzedników, którzy akcentowali, że ludzie młodzi w głównej mierze tutaj przyszli, żeby oddać cześć innym osobom młodym, którzy ginęli za wolną Polskę, za naszą ojczyznę. Natomiast warto pamiętać, że tutaj jeszcze mamy bardzo dużo pracy do wykonania. Kiedy słyszę wypowiedzi, nie warto przytaczać nazwiska tej osoby, nie warto reklamować, ale członkini młodzieżówki SLD, która określa żołnierzy niezłomnych mianem bandytów, to jest to dla nas wszystkich, dla młodego pokolenia, z pomocą oczywiście poprzednich pokoleń, wniosek, że musimy oddawać hołd, musimy podkreślać rolę żołnierzy
niezłomnych, żeby takie wypowiedzi były powszechnie piętnowane i żeby nie przechodziły bez echa, bo to, o czym zresztą mówił pan marszałek Marek Jurek, no na nas, na młodym pokoleniu, jako przedstawicielom tej sztafety pokoleń, spoczywa odpowiedzialność za, na przekazywaniu pamięci o tych osobach, o tych, którzy ginęli za wolną Polskę. Warto pamiętać, że godne uczczenie żołnierzy wyklętych nie będzie możliwe bez współudziału państwa. Ministerstwo Kultury odmówiło dofinansowania Muzeum Żołnierzy Wyklętych, które ma powstać w Ostrołęce, zresztą twierdząc, że ten projekt w uzasadnieniu nie niesie za sobą żadnych wartości. No to jest rzecz, wobec której nie możemy pozostać bierni. Zresztą dzisiaj o godzinie 16:30 pod Ministerstwem Kultury odbędzie się pikieta, demonstracja sprzeciwiająca się tego typu postawom instytucji państwa. Uczczenie żołnierzy niezłomnych to jest jedna kwestia. Warto również domagać się tego, żeby w przestrzeni publicznej, szczególnie tutaj w Warszawie, nie było zgody na pomniki komunistyczne, żeby, które nadal niestety po dzień dzisiejszy są, czego najlepszym, czy najbardziej w zasadzie smutnym symbolem jest pomnik czterech śpiących na Pradze. Warto się domagać, żeby młodzież szkolna nie była wysyłana na takie filmy jak Pokłosie. To możemy zrobić my, ci, którzy tutaj jesteśmy, poprzez formułowanie pewnych oczekiwań, poprzez formułowanie pewnych żądań i stwarzanie społecznego nacisku na władzy. Chciałbym raz jeszcze bardzo wszystkim podziękować za to, że tutaj się zebraliśmy, że chcemy uczcić pamięć żołnierzy niezłomnych i cześć ich pamięci, cześć i chwała bohaterom. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz prezesa Stowarzyszenia Młodzi dla Polski, Sebastiana Kaletę. Szanowni Państwo, wiele osób pyta, kiedy upominamy się o żołnierzy wyklętych, o pamięć po nich, dlaczego to robimy, dlaczego ci żołnierze, którzy mieli być zapomnieni, tak są nam bliscy, dlaczego chcemy, by byli bliscy naszym rówieśnikom, dlaczego dzisiaj młodzi ludzie się o nich upominają. Wiele osób mówi, że oni oddali swoją ofiarę w czasie wojny, w czasie powstania antykomunistycznego i te wartości, dla których walczyli, dzisiaj są nieaktualne. Jednak to, że między innymi stowarzyszenie, które reprezentuję, ale kilka innych, które także tutaj jest i wkrótce przedstawiciele tych organizacji do Państwa przemówią, to, że my dzisiaj pamiętamy o nich, chcemy o nich pamiętać, wynika z bardzo prostych pobudek. Wartości, którymi się kierowali, są ponadczasowe, uniwersalne. Braterstwo, uczciwość wobec siebie, wobec swoich bliskich, wobec swojej ojczyzny, odpowiedzialność, niezłomność, ta wielka wola życia w wolnym państwie, wolnym i dobrze zorganizowanym. Uważamy, że tylko w ten sposób, myśląc o swoich postawach, możemy być silni jako wspólnota. Dlatego też młodzi ludzie dzisiaj szukają żołnierzy wyklętych, szukają o nich informacji, szukają miejsc ich pamięci, ponieważ wiedzą, że mimo iż mieli być zapomnieni, łączy nas z nimi bardzo wiele. Łączą nas właśnie te wartości, które mimo że miały być zapomniane, powracają. I to jest wielkie zwycięstwo żołnierzy wyklętych, że nawet kiedy nie mamy okazji w wielu przypadkach położyć kwiatów, zapalić znicza na ich grobie, kiedy anonimowo zostali wrzuceni do dołów, dzisiaj szukamy ich, dzisiaj oddajemy im hołd. Dlatego też słowa majora Dekutowskiego Hieronima Zapory są bardzo aktualne. Przyjdzie zwycięstwo, jeszcze Polska nie zginęła i to zwycięstwo przyjdzie. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz przedstawiciela NZS Uniwersytetu Warszawskiego, Kasjana Wyligałę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja o żołnierzach wyklętych dowiedziałem się dopiero na studiach. Może to nie jest powód do dumy zbyt wielki, ale w szkołach, w miejscach publicznych, w instytucjach publicznych nie usłyszymy o nich. Gdzie możemy o nich usłyszeć albo ich spotkać? Niestety w niewielu miejscach. To są stadiony, jakaś alternatywna muzyka, hip-hop, studenci,
działają w ten sposób, że upamiętniają żołnierzy wyklętych. Cały czas żyją ci ludzie, którzy ich mordowali, katowali, ich pogrobowcy, którzy latali za nimi z pepeszami po lasach z czerwoną gwiazdą. Oni dzisiaj na nich plują. Często w naszej pracy codziennej się spotykamy z takimi nieprzychylnymi osobami. Ale mi się wydaje, że wygrywamy. Wygrywamy, jesteśmy już na ostatniej prostej, ponieważ przejdźmy się w lato pierwszą lepszą ulicą w Warszawie. Młodzi ludzie mają na koszulkach Polskę walczącą, żołnierzy wyklętych, patriotyczne oprawy na stadionach. To wszystko się dzieje i tego będzie coraz więcej. Już ruszyła lawina, której nikt nie powstrzyma. Młodzi ludzie szukają autorytetów i znajdują właśnie te wartości, ten kręgosłup moralny wśród żołnierzy wyklętych. To są nasi bohaterowie, to są nasze autorytety. Oni dla nas przelewali krew. My w takiej pracy upamiętniającej ich poświęcamy parę godzin tygodniowo, więcej może niektórzy, walcząc o ich imię. To nie jest zbyt duża cena, że ktoś poświęci te parę godzin, nie spotka się z dziewczyną, nie zda jakiegoś egzaminu, ale ta cena, którą oni za nas zapłacili, za naszą wolność, za ta krew, my o niej pamiętamy. I my działamy tylko na Uniwersytecie Warszawskim i w Warszawie, ale takie organizacje jak NZS, Młodzi dla Polski, Koliber, będzie nas więcej, działamy w ramach akcji Upominamy się, coraz więcej podmiotów będzie się przyłączało i wygramy to. Żołnierze wyklęci już nie będą wyklętymi, będą żołnierzami niezłomnymi. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz prezesa oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej Pawła Leszczyńskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to dla mnie ogromny zaszczyt móc zabierać głos w tak szczególnym miejscu i dniu. Bardzo cieszy mnie, że dużo było tutaj mowy o studentach. W mediach głównego nurtu mówi się, że od ćwierć wieku mamy normalną demokrację i te opinie są okraszane takimi stwierdzeniami jak te Leszka Millera, który mówi, że generałowi Jaruzelskiemu należy przyznać Order Orła Białego. Dla ludzi urodzonych w latach 90., czyli już teoretycznie przynajmniej w wolnej Polsce, takie stwierdzenia są niedopuszczalne. Marginalizowanie takich wydarzeń jak to dzisiejsze jest w naszej opinii dalszym ciągiem zakłamywania historii. Jesteśmy zwolennikami solidarności międzypokoleniowej, a jedyna prawdziwa solidarność między pokoleniami to ta, w której następcom przekazuje się dokonania, tradycje i dorobek poprzednich pokoleń, a ci następcy trzymają pieczę nad tym, aby był on realizowany również za ich życia. Cóż mogę więcej jeszcze powiedzieć? Mam nadzieję, że dołączą do wszystkich organizacji upominających się o pamięć o polskich bohaterach kolejne rzesze młodych Polaków, ponieważ jeżeli chcemy zbudować dobrobyt materialny, to najpierw musimy go oprzeć na fundamencie dobrobytu duchowego. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz przedstawicielkę Fundacji Sapere Aude, Weronikę Chwastyk. Szanowni Państwo, temat, który poruszę, może jawić się Państwu jako kwestia nie do końca związana z żołnierzami wyklętymi, nie do końca związana z podziemiem niepodległościowym. Zacznę od tego, że ludzie często w obecnej debacie publicznej, w dyskusjach historycznych, w dyskusjach politycznych uogadzają swój pogląd na rzeczywistość, próbują dostosować się do konwencji, popadają w chorobę zwaną polityczną poprawnością. Żołnierze wyklęci nie ryzykowali ani pogardą środowiska, ani śmiechem ludzi, którzy się z nimi nie zgadzali. My tym ryzykujemy. Oni ryzykowali własnym życiem,
swoje życie stawiali na szali i mogli je stracić. To była kwestia życia czy śmierci. Nie natomiast pogardy i niezrozumienia się w środowisku. Żołnierze wyklęci tak naprawdę byli torturowani, byli prześladowani, byli straszeni konsekwencjami nie tylko wobec siebie, lecz również wobec własnych rodzin. Żołnierze wyklęci nie mieli takich perspektyw jak my, młodzi ludzie, ludzie, którzy mają pracę, którzy mają studia, którzy mają prawdziwe perspektywy przed sobą. Ich perspektywą były tak naprawdę nieludzkie warunki, w których byli przetrzymywani. Była śmierć poprzez powieszenie, była śmierć poprzez egzekucję i było pogrzebanie w bezimiennej mogile. Oni tak naprawdę nie mieli żadnych perspektyw i myślę, że też nie wahali się, jeśli chodzi o wybór drogi, którą określił już pierwsze dni działalności partyzanckiej. Żołnierze wyklęci traktowali to w kategorii obowiązku, nie zaś wyboru. I dlatego chwała bohaterom i myślę, że jedyne, co my możemy teraz zrobić, to nie zadawać sobie pytania, jak my byśmy się zachowali, będąc na ich miejscu, ponieważ jest to pytanie w gruncie rzeczy jałowe. Nie potrafimy na nie odpowiedzieć, nie potrafimy wczuć się w ich rolę, zrozumieć ich dogłębnie, tak jak powinniśmy mimo wszystkiego. Jedyne, co możemy zrobić jako my, jako organizacja, jako stowarzyszenia, to wypowiadać się konkretnie, jasno i stanowczo w kwestii prawdy historycznej, szczególnie w środowiskach ludzi, którzy tą prawdę negują, którzy jej zaprzeczają i którzy serują wszystko, żeby, tak jak ostatnio niestety pokazują artykuły w różnych gazetach bardzo popularnych, wypowiadają kłamliwe oszczerstwa na temat żołnierzy wyklętych, na temat Inki, na temat majora Łupaszki, na temat Ognia Kurasia. Dlatego naszym obowiązkiem jest docieranie do jak najszerszego grona słuchaczy i bezwzględne trwanie przy poglądach i prawdzie historycznej. Dlatego chwała bohaterom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz prezesa Stowarzyszenia Koliber Marcina Bagińskiego. Szanowni Państwo, wydaje się, że dziś o żołnierzach wyklętych zostało powiedziane niemal wszystko. Jednak każdy z tych żołnierzy wyklętych miał swoją indywidualną historię, tak jak indywidualne jest życie każdego z nas. Mi, człowiekowi młodego pokolenia, nie wypada mówić o historii po wystąpieniu historyka Marka Jurka. Nie wypada mi mówić o moralności po przemówieniu księdza. Nie wypada mi mówić również o polityce państwa polskiego wobec żołnierzy wyklętych po wystąpieniach polityków najwyższego szczebla. Jako młody człowiek chciałbym powiedzieć o tym, kim żołnierze wyklęci są dla nas, młodych ludzi, o tym, czym jest patriotyzm dla nas, młodych ludzi, i kim my dla tych żołnierzy wyklętych być powinniśmy. Otóż kim dla nas są żołnierze wyklęci, powiedzieli moi poprzednicy z organizacji młodzieżowych. Akurat ja zauważam dzisiaj taki fakt, że zarówno Sebastian, Kasjan, Paweł, czy również ja, to roczniki 89 i 90. Roczniki niezwykle symboliczne, pierwsze roczniki urodzone w wolnej Polsce po okrągłostołowej. Co nas wiąże z żołnierzami wyklętymi? Właśnie wielu z nich to było te pokolenie Kolumbów, którzy dorastali podczas wojny, którzy wchodzili w dorosłość właśnie podczas wojny. Niespełna 100 metrów za mną znajduje się kamień upamiętniający Jana Rodowicza Anodę. Ten młody chłopak, gdy wybuchła II wojna światowa, miał zaledwie 16 lat, kiedy został w bestialski sposób rozstrzelany przez ubeków, miał lat 26. Spójrzmy na siebie. On był w naszym wieku, on był młodym chłopakiem. Wyobraźmy sobie, czy my moglibyśmy stanąć tak jak ci młodzi ludzie do walki o wolną Polskę.
ci młodzi ludzie często właśnie byli zwykłymi ludźmi, tak jak my, tutaj stojący. Często odnosili w życiu nie tylko sukcesy, ale również porażki, bo nikt nie jest idealny. Dziś oni są dla nas bohaterami. I musimy o tym pamiętać. My, dzięki nim przede wszystkim, nie musimy sięgać po broń i zakładać jej na ramię. Więc jak my, dzisiaj młodzi ludzie, mamy respektować postawy patriotyczne? Tak jak powiedziałem, dziś my nie musimy stawać do walki zbrojnej, ale nie oznacza to zupełnie, że nie musimy walczyć o Polskę, bo o Polskę walczyć trzeba zawsze. Patriotyzm młodych Polaków to nie tylko składanie kwiatów 1 marca czy patetyczne słowa z okazji świąt narodowych. Patriotyzm powinien przejawiać się każdego dnia i nie tylko w upamiętnieniu historii, ale również w walce o wolności osobiste czy we współczesnym świecie o wolności ekonomiczne, o których nie możemy zapominać. Chciałbym odnieść się do słów Stanisława Cata Mackiewicza, jednego z wielkich Polaków, który powiedział, że prawdziwy patriotyzm nie objawia się w tym, że robimy to, co powszechnie jest uważane za słuszne. Takim prawdziwym patriotą jest przede wszystkim ten, który wbrew powszechnej opinii potrafi stanąć na wysokości zadania, być na tyle odważnym, aby robić coś, co jest wbrew powszechnej słuszności. Tacy byli żołnierze wyklęci. Pomimo, że powszechna opinia mówiła, że wojna się już dawno skończyła, oni walczyli nadal, bo oni wiedzieli, że wojna z komunizmem się nie skończyła. Za to ginęli. Panie i panowie, dzisiaj my, jako młode pokolenie, jako te pokolenie Kolumbów współczesnych, stajemy przed nieco innym zadaniem. Jesteśmy jeszcze ważni z drugiego powodu. Ponieważ my, jako młodzi dla tych żołnierzy wyklętych, jesteśmy tym ostatnim pokoleniem, które ma możliwość, aby czerpać tę historię namacalnie, bezpośrednio od jeszcze tych żołnierzy wyklętych, którzy żyją do dzisiaj. My jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma kontakt z pokoleniem naszych dziadków, którzy walczyli w II wojnie światowej i walczyli po II wojnie światowej. Jeśli my, młodzi ludzie, pokolenie lat 90. nie upamiętnimy żołnierzy wyklętych, to nasze dzieci, pokolenie naszych dzieci, już o nich nie będzie pamiętać. Dla nich to będzie tylko historia, która została zafałszowana na kartach podręczników. Więc to my, młodzi ludzie, musimy upominać się. Panie i panowie, właśnie my, jako młode pokolenie, przede wszystkim powinniśmy pamiętać i czerpać wzorce z żołnierzy wyklętych i czerpać postawy, które są niezwykle godne. Powinniśmy walczyć o Polskę, o wolną Polskę i o dobro naszego kraju każdego dnia. Powinniśmy wreszcie, jako te ostatnie pokolenie, które ma kontakt z żołnierzami wyklętymi, upamiętnić ich. Szanowni Państwo, jeśli my tego dziś nie zrobimy, pamięć o nich zniknie z historii, a nie chcielibyśmy, aby takie osoby jak Inka, Anoda, Pilecki, Łupaszko, Zapora zostały zapomniane. I tak oni zostali już wyklęci na lata. Dziś musimy przywrócić ich pamięć. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz Michała Gruszczyńskiego z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Narodowych Sił Zbrojnych o odmówienie modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych. Jeszcze parę słów chciałbym powiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, kilka metrów przed Państwem jest budynek, który był filią piekła w naszej ukochanej Warszawie. Kilkaset metrów za Państwem jest kolejny budynek, który był jedną z filii piekła, także w naszej Warszawie, także proszę o tym nie zapominać. Za nami było piekło socjalizmu międzynarodowego. Przed Państwem, za Państwem narodowego.
proszę o tym nie zapominać. Wiele takich miejsc można znaleźć w naszej ukochanej Warszawie. A teraz chciałbym, żebyśmy w intencji żołnierzy wyklętych odmówili modlitwę żołnierzy wyklętych z najbardziej wyklętych Narodowych Sił Zbrojnych. Do modlitwy! Panie Boże, Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce, której poświęcamy całe nasze życie. Niech z krwi niewinnie wylanych ojców naszych i braci, pomordowanych w lochach Gestapo i Czeki, niech z łez naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogił żołnierzy naszych, rozsianych po całym świecie, powstanie Wielka Polska. O Maryjo, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw, miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp jasnej góry i ostrej bramy zatrzepotały nasze sztandary z orłem białym i twym wizerunkiem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej części naszej uroczystości. Bardzo bym prosił, aby Państwo przesunęli się na prawą lub lewą stronę, tak aby zrobić tutaj na środku miejsce dla pocztów, które będą za chwileczkę składały wieńce pod tablicą upamiętniającą ofiary Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Bardzo bym prosił delegację z kwiatami o ustawienie się na środku placu, tak abyśmy mogli za chwileczkę złożyć wieńce. Za delegacjami wieńce złożą wszyscy ci, którzy chcieliby to zrobić indywidualnie, wszyscy, którzy chcieliby zapalić świeczkę w tym miejscu. To bardzo proszę może teraz taką minutę organizacyjną, żeby wszystkie delegacje mogły od razu już ustawić się w tym miejscu, abyśmy już potem nie mieli zamieszania. Bardzo proszę o złożenie wieńca delegacji Prawicy Rzeczypospolitej z panem marszałkiem Markiem Jurkiem na czele. Kwiaty złoży teraz delegacja Stowarzyszenia Republikanie z posłem Przemysławem Wiplerem. Bardzo proszę delegację Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z Michałem Gawliłowem na czele. Bardzo proszę delegację Prawa i Sprawiedliwości na czele z panią Ewą Tomaszewską. Bardzo proszę delegację Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Składa delegację Stowarzyszenia Młodzi dla Polski.
kwiaty składa delegacja Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Kwiaty składa delegacja Stowarzyszenia Koliber. Bardzo dziękuję delegacjom. Teraz jest czas na to, aby kwiaty złożyli ci, którzy chcą to zrobić indywidualnie, abyśmy zapalili świeczki, przypominając o bohaterach podziemia, o wszystkich innych ofiarach stalinowskiego terroru zamordowanych w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Spróbujemy jeszcze przedostać się pod kamień upamiętniający Jana Rodowicza Anodę, choć ze względów technicznych może być to utrudnione, gdyż jest sobota i ministerstwo jest zamknięte, brama jest zamknięta, ale jeżeli zastaniemy tam kogokolwiek, kto będzie w stanie nas tam wpuścić, to również i tam się udamy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli w to miejsce, aby upamiętnić bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego. Szczególnie dziękuję księdzu Józefowi Majowi, dziękuję panu marszałkowi, panu posłowi, pani radnej, przedstawicielom wszystkich stowarzyszeń. Bardzo dziękujemy, że wspólnie, razem mogliśmy w tym miejscu upamiętnić naszych bohaterów. Zapraszamy teraz w imieniu Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie o godzinie 17 odbędzie się kolejny element dzisiejszych uroczystości. Odbędzie się tam apel poległych, a następnie złożone zostaną wieńce na grobie nieznanego żołnierza. Po zakończeniu tego punktu uroczystości zostanie sformowany marsz z portretami bohaterów podziemia niepodległościowego, który uda się na godzinę 19 do Archikatedry Świętego Jana, gdzie zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego i w intencji naszej ojczyzny. Raz jeszcze dziękujemy, do zobaczenia na placu Piłsudskiego i do zobaczenia za rok w tym miejscu. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, jeszcze... Jest włączone? Proszę Państwa, jeszcze jedno ogłoszenie. Bardzo proszę przedstawiciela Fundacji Niezłomni, który ma dla Państwa ogłoszenie zapewne związane z akcją prowadzoną przez Fundację. Dzień dobry, ja jestem wolontariuszem Fundacji Niezłomni ze Szczecina. Tutaj jesteśmy z harcerzami z 368 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Zbieramy właśnie na identyfikację i ekshumację żołnierzy wyklętych, więc jeśli jeszcze ktoś z Państwa nie zdążył wesprzeć inicjatywy, to bardzo serdecznie zapraszamy do naszych wolontariuszy, którzy tutaj cały czas stoją z puszkami. Dziękuję serdecznie.